Chciałbym, żebyśmy wszystko, co robimy, robili najpierw przeżywając głębię zmartwychwstania. Ja uważam, że musimy pamiętać o pierwszej miłości. Cały czas. Wiecie, dlaczego jest tak pocen na nabożeństwach? Wiecie, dlaczego ja tak skaczę? Wiecie, dlaczego mi już dzisiaj jest tak prosto zmusić swoje ciało, nawet jak mu się nie chce, do tego, by robić różne szalone rzeczy dla Boga? Bo zrozumiałem, jak ja jestem kochany. Nie jak ja mam Go kochać. Słuchaj, to jest ważne. My mamy być szalonymi z miłości, miłośnikami Bożymi. Amen. Ale to tylko wypłynie wtedy, nie kiedy ci ktoś powie, że masz teraz robić głową tak albo szaleć. To wypłynie wtedy, kiedy ty przyjmiesz Bożą miłość na bardzo głębokim poziomie. Biblia mówi bardzo ważną rzecz. Komu wiele przebaczono, ten wiele może miłować. I tu nie znaczy, że teraz musisz być mordercą. Że ci Bóg teraz przebaczył wiele. Chodzi o to, że potrzebujesz zmienić swoje skupienie. Potrzebujesz skupiać się za dnia, jak wiele ci Bóg przebaczył, a nie gdzie jeszcze popełniasz błędy. Rozumiesz? Dlatego ja jestem tak szalony dla Boga. Dlatego ja daję codziennie szalone poselstwa. Dlatego we mnie się kotłuje aż, że ja bym cały czas chciał dawać Ci 200 filmików dziennie w YouTube. Ja bym cały czas chciał mówić do tych ludzi. Ja bym cały czas chciał ewangelizować, cały czas, a jak leżę, to bym cały czas chciał nie leżeć. Jak już tańczę, to na całego, a nie, że muszę się rozpędzać. Dlaczego? Bo rozmyślam codziennie o tym, jak mi Jezus przebaczył wszystkie moje błędy. Musisz dać sobie taką... Zobacz każdy swój błąd i zobacz każdy ten błąd przebaczony. Zobacz, że Jezus nie przebaczył ci tylko tych błędów, które miałeś jakiś tam, wiecie, co widać. Paliłem, piłem, ćpałem, chlałem, bluzgałem. Nie. Zobacz, że Jezus przykrył swoją świętą krwią wszystkie błędy twoje, nawet na poziomie serca. Zobacz sobie, że tak naprawdę, komu wiele przebaczono, tym wiele może miłować, to Tobie wiele przebaczono. Bo zobacz sobie, ile skrytości w sercu swoim kiedyś kryłeś. Zobacz sobie, ile tam było chaosu. Każdy błąd to grzech. Więc każdy ten błąd masz przebaczony. Przebaczony. I to jest pierwsza miłość. To jest, że Ty rozmyślasz o dziele krzyża. Że Jezus Chrystus przybił na krzyżu wszelki Twój błąd. Przebaczył Ci wszystko. Jezus Chrystus uczynił, że jesteś dzieckiem Boga, jeśli wierzysz w Jego ofiarę. Rozumiesz? Dla mnie to jest bardzo głębokie. Ludzie mają za dużo naładowanej teorii w głowie, a za mało sercem żyją podstawowymi prawdami o krzyżu. No ja wiem, Tomek, że... No ale słuchaj, czy Ty rozumiesz, co się stało? Czy Ty rozumiesz, że gdyby nie ofiara Jezusa, poszedłbyś do piekła? Czy Ty rozumiesz, żebyś był wiecznie martyretowany przez demony, diabła i non-stop byś był w więzieniu? Czy Ty rozumiesz, że nawet w życiu doczesnym by Cię lęki zjadały, depresja by Cię zjadała? To czemu mi teraz mówisz, że jeszcze, bo jest tak wiele przede mną, ale zapomniałeś o tym, że jesteś tak ukochany przez samego Boga? Sam Bóg, gdybyś Ty jeden istniał na tej kuli ziemskiej, stałby się dalej człowiekiem, żeby wykupić Ciebie. To On to pierwszy zrobił. Rozumiesz? Weź dzisiaj po tym spotkaniu, przyjdź do domu i powiedz Bogu tak. Boże, ja nie rozumiem tej wielkiej miłości. Objaw mi ją. Objaw mi ją. Jak Ci Bóg objawi dzieło Golgoty na poziomie serca, to ja Ci gwarantuję jedną rzecz. Będziesz dziki, szalony, nie do zatrzymania. A depresję to dmuchniesz nosem. Tak. Rozumiesz? Bo to za bardzo człowiek chce czasami wymusić na sobie pewne zagrywki. Skacz teraz dla Pana, bo pastor powiedział, teraz coś tam, bo trzeba brać ciało. Ja rozumiem te wszystkie zasady, które głosimy. Rozumiem wszystkie prawdy i mechanikę całą działania Twojej duszy. Rozumiem to. Ale to wypływa z jednej rzeczy. Z tego, że Ty jesteś ukochany przez Boga.
z tego, że ty przyjmujesz tą miłość i tą miłość emanuje z ciebie i to ona wymusza na twojej duszy zmianę. Ta miłość nie nakazy. Rozumiesz? Ta miłość jest bombą energetyczną do zmian. Ja kiedy na przykład wychodziłem na dwór i jak widziałem osobę i ona była chora, tak? I wtedy miałem przekonanie, żeby się tam modlić o każdego, nie? I jak ja się bałem, żeby się modlić o te osoby, to wiecie, co się ze mną działo? To ja się wściekałem na to, że się boję, bo ja kocham tą osobę i ja kurde, nie chcę się już bać. Taki byłem wściekły, sam na tą duszę, rozumiesz? Nie na siebie, że jestem zły, o Boże, jaki to jestem daremny, nie. Jestem wściekły, bo Bóg mnie tak ukochał, Bóg mnie uzdrowił, Bóg mnie przebaczył, a ja się boję tam podejść. Co to ma być? Powyzywałem sobie diabła, ale to nic nie dało w sumie zbytnio, bo dalej moja dusza blokowała. Ale ta miłość, wiesz, nie za każdym razem w ogóle uzdrawiałem te osoby, w sensie kładłem te ręce. Co o ty, bałem się. Bałem się dodawać filmik, mówiłem wam, że krzywa szczęka, że jakieś tam rzeczy mi diabeł wciskał, że dwa zęby jeszcze mleczne mam, nie? Tutaj. Z różnych rzeczy miałem różne rzeczy w głowie. Bo rodzina, bo tata, bo babcia, bo to, bo wyklną mnie, bo ten. Ale im bardziej właśnie w tym miejscu siedziałem i napajałem się Bożą miłością, to wiecie, jak to się we mnie kotłowało. I o to Bogu chodzi. Nie żeby przychodzić na uwielbienie i cały czas zmuszać się, no dobra, Bóg kazał, więc tańczę. Tylko o tym, że ty jesteś tak naładowany miłością z krzyża, tak mówi przez ciebie, patrz ile mi przebaczono, przecież ja źle myślałem, źle to, źle tam, to wszystko jest zmazane, tylko kiedy powiedziałem Jezusowi tak, w ogóle on to zmazał. Znaczy, generalnie z teologicznego punktu widzenia on to zmazał już 2000 lat temu, kiedy przybił wszystko do krzyża. Generalnie to już dawno tego nie ma. Generalnie to taka jest jego miłość. Już dawno ty się urodziłeś z przebaczonymi grzechami, można tak powiedzieć, w tym sezonie. I patrz, jak to przez ciebie będzie przelatywać, to wtedy i będziesz nagrywał więcej filmików, jeśli masz w sercu. I rodzinie powiesz, nie, ja dzisiaj idę do wspólnoty, ja nie będę z tobą dzisiaj siedział. Bo wiesz co, ja rozumiem, że ty mnie kochasz, ale ty nie wiesz, jak on mnie kocha. Ty tego nie rozumiesz. I o to tutaj chodzi. Tu nie chodzi o to, że my musimy teraz poniżyć ludzi z ciała, wywyższyć ludzi z ducha i teraz my mamy się słuchać tylko ludzi z ducha, bo oni są naszą prawdziwą rodziną. Tak mówi Biblia, nie opuszczaj wspólnych zgromadzeń, więc pójdę. Ja rozumiem tą zasadę, ale wiecie, z czego ona wypływa? Mamo, ja cię kocham, ale ty nie rozumiesz, jak on mnie ukochał. I z miłości tej, która we mnie jest, cóż ja mogę począć innego, jak tylko jechać tam, gdzie mam być? To o to chodzi. Mamo, tato, ja nie umiem inaczej. Jestem nowym stworzeniem. Jestem tak przepełniony miłością Bożą, że ja muszę wychodzić na tą ulicę. Ja chcę w ogóle głosić ludziom Ewangelię. Aż mnie zabiją. No problem. Spotkam się szybciej z moim tatą. O to tu chodzi. A nie, będziesz ewangelizować? Nie, idź, bo Bóg ci skoczy. No dalej, no musisz wejść w objawienie, nie skacz na uwielbieniu. Nie o to chodzi. Jak masz zły dzień, tak, gorszy trochę i nie chce ci się uwielbiać Boga, nie? To weź sobie pomyśl, jak On ci przebaczył. Zatrzymaj się, nie uwielbiaj Go. Zatrzymaj się i tak sobie poleż i zobacz wszystkie twoje błędy w krzyżu, na krzyżu Golgoty przybite. Wszystkie twoje, nawet dzisiejsze błędy, które żyjesz dzisiaj. Nawet to, że się na Niego obrażasz teraz, albo że nie chce ci się uwielbiać, ty myślisz, że to jest błąd i to też jest przybite. To też. Wszystko. I wiecie, że tego nie da się zatrzymać. Tego się nie da zatrzymać. Wiecie, wszystko się da zatrzymać. Każdy zły motyw da się zatrzymać, ale miłości Bożej nie zatrzymasz. Dlatego jest fałszywy ogień i jest prawdziwy ogień. Fałszywy ogień jest bardzo emocjonalny. O, ja zrobię dla Boga wszystko. 4 prześladowania, koniec. Wypadam. A z zewnątrz, na początku, przez pierwsze 2 tygodnie, ja mówię, spokojnie. Dostaniesz 3 razy w trąbę i zobaczysz. Ale prawdziwy ogień jest nie do ugaszenia. Ale prawdziwy ogień nie bazuje na tym, że ty się fajnie czujesz na uwielbieniu. Nie bazuje na tym, że ty 3 uzdrowiłeś. Nie bazuje na tym, że ty masz piękne objawienie od Pana. Nie bazuje na tym, że masz piękne wizje. On bazuje na tym, że zostało ci przebaczone. Na takich podstawowych, prostych rzeczach. To są tak niedocenione rzeczy. My chodzimy w tym, jakby nam się to cholera należało. A nam się nic nie należało. Ja płaczę normalnie z tego powodu, jak chrześcijanie bagatelizują dzieło krzyża. Płaczę z tego. Ludzie mi zarzucają, że jestem skupiony na sobie, tak?
Nie, ja emanuję mocą Bożą, bo jestem dzieckiem Boga. Amen. I ludzie to widzą, widzą siłę i się jej boją. Ale moją siłą napędową jest to, że ja codziennie, kuźle, płaczę, praktycznie chodzę i beczę, jak to jestem umiłowany. Tak mam. Na siłowni idę, się non-stop wzruszam, non-stop. Jestem 12 lat narodzony na nowo, a ja non-stop płaczę, jak ja jestem kochany. Bo ja wiem, w jakiej ciemnej dupie, za przeproszeniem, przepraszam dzieci, wiem, w jakim ciemnym tyłeczku byłbym, gdybym nie był tak umiłowany przez Boga. A chrześcijanie za bardzo się skupiają. Co ja mam robić? O dobre, tu spotkanie. O dobra, bo tu trzeba to... Bo... Stój! Twoją podwaliną, twoją mocą napędową jest miłość Boga do ciebie, nie twoja miłość do Niego. Nie twoje wizje, nie twoje objawienia, nic twojego. Nic byś nie miał, gdyby On cię nie umiłował. Nic byś nie miał. Nic. I z tego musisz sobie zdać sprawę. Nic bym nie miał, nikim bym był, pożałowania godnym żebrakiem. Ale On wybrał mnie. Bym był Jego synem, była Jego córką. Zatrzymaj się nad tymi prostymi prawdami. Rozpłyń się w tych prostych prawdach. Nie daj sobie nigdy tej pierwszej miłości odebrać. Nigdy. Nie myśl sobie, a ja już to wiem, to jak powiedz coś nowego. Stój. Ty nic nie wiesz. Jeśli tak masz w głowie, to ty tego sercem nie doświadczasz. To jest tak jak małżeństwa. Chodzisz pierwsze motylki. Ty cały czas masz być w tych motylkach. Nie mówię, że non stop mają motylki ci tam wiercić w brzuchu. Tylko cały czas masz rozumieć miłość małżeńską względem jej świeżości. A nie, że o stara, o stary, o, o. A było tak pięknie kiedyś. A teraz stara i stary. I później tak z Jezusem, nie? No krzyż, a, do kościoła. A było tak pięknie przez pierwsze 2 tygodnie. Jak myślałem o krzyżu. Wiecie, dlaczego ci mordercy tacy są najarani dla Jezusa? Bo oni zrozumieli, jak wiele im przebaczono. Ale wiecie, że kiedy ty powiedziałeś choć jednemu człowiekowi głupi jesteś, ty go zamordowałeś, wiesz, że ty też jesteś mordercą? Tobie też wiele przebaczono, uwierz mi. I ten morderca, wcale mu tak wiele więcej nie przebaczono. Musisz właśnie tak na siebie patrzeć. Ja mordowałem, niszczyłem, zabijałem wszystko w mojej głowie. A to wszystko jest wymazane. Alleluja. I dziękuję Ci, Jezus, że to wymazałeś. To jest siła. A nie, czy mi dzisiaj wychodzi, nie wychodzi. Mam piękne to, to, wygrałem, przegrałem. Nie powiem, co dalej się tentegowałem w gacie. I to jest siła napędowa każdego człowieka. Jeżeli komu wiele przebaczono, ten wiele miłuje. A zatem, jak rozsądzisz siebie, czy wiele ci przebaczono? Po tym, że naturalnie będziesz wiele miłował. Czyli będziesz tak sam siebie sądził sprawiedliwie, tak? Jak widzisz swoje życie, że potrafisz coraz mocniej ludzi kochać i w ogóle, nie mówię, że jesteś lukierkowy. Mówię, że masz większą potencjał siły, żeby to wszystko dźwigać. Że stałeś się silny, stałeś się... Rozumiecie, o co chodzi? Tacy jesteśmy, tacy... Bo miłość jest silna. Wiecie, miłość jest przedstawiana często jako coś słabego. Nawet w tych filmach, kiedy miłość zwycięża, to jest tak, że najpierw te zło, tam góruje, jest jeden wielki zły, jest 24 tysięcy dobrych i oni go tam przemogą, być może kiedyś Avengersi tam jakoś razem. Ale to nie jest prawda. Miłość ma taką siłę, taki potencjał energii, że nie ma bata na miłość. Więc tak będziesz patrzył na siebie, patrzała na swoje życie, czy ty rozumiesz przebaczenie, jakie było ci dane na krzyżu. Po tym, że się stajesz coraz bardziej silniejsza i coraz bardziej silniejszy. To jest prawdziwa miłość. Że jesteś jak skała. Ktoś do ciebie coś mówi, a ty... Kocham cię, ale wiesz. No niekoniecznie, nie? To jest prawda. Możesz mówić wszystko to, co czujesz wtedy. Możesz okazać prawdziwą siebie wtedy. Nie musisz się czaić za nikim. Nie musisz się bać, że cię ktoś zostawi. Jak się zostawi, to zostawił diament, jego sprawa. Diament zostawia. Wiecie, Jezusa wielu opuściło. Ale Jezus nikogo nie opuścił. To jest miłość. Ja mówię często w związkach, jak radzę komuś w małżeństwie. Kochaj go tak mocno i tak mocno stań w prawdzie, że sam cię opuści. Ty nie musisz go opuszczać. Po co? Bo będzie łatwiej. Łatwiej. Ale ty jesteś silny, a nie słaby. Bo on mi przeszkadza, bo ty nie wiesz, jak ta najbliższa osoba na mnie działa. Ach, działa, bo tak chcesz, żeby działał. Masz być tak silny, że to ta druga połówka, że tak powiem, dostanie wścieklizny na twoją miłość i prawdę.
A nie, masz być tak słaby, żeby się odcinać od tych osób, bo oni są toksyczni. Ja mówię, no tak najłatwiej. Ja robię takie zajścia czasami, ale to nie jest siła. Wiesz, Bóg to zrobił w Starym Przymierzu, tak? Wyszli z Egiptu, odcięli się od Egiptu, odgrodzili się wodą, nie? Ale w Nowym Przymierzu Jezus wszedł do trądu. Odwrotne działanie. A nie uciekamy od świata, on jest zły. A wchodzimy w ten świat. Bo my mamy moc miłości Ducha Świętego, bo nam wiele przebaczono. Bo nam wiele przebaczono. Komu wiele przebaczono, może wiele miłować. I dlatego ja się pocę jak szalony. Wiecie dlaczego? Bo ja wiem, że jutro może Jezus przyjść i mogę już drugiego uwielbienia nie mieć. Więc ja patrzę w mojej głowie, że to jest moje ostatnie uwielbienie. To jest moja ostatnia modlitwa. Dzisiaj jest moje ostatnie poselstwo. I dlatego każde moje poselstwo robię zawsze 100% z prowadzeniem Ducha Świętego i z prowadzeniem mojej duszy, które podległe jest temu. Rozumiecie? Na 100% siebie. Nigdy nie robię, a coś im tam powiem, coś sobie napiszę. Nie. Zawsze czekam na objawienie. Nie ma objawienia, nie ruszam się. Dostałem te nauczanie już od razu, chyba półtora tygodnia temu już dostałem je, tytuł i mówię, okej, powiesz je na spontanie. Powiem tak, jak mówisz. Dlaczego? Bo to będzie moje ostatnie nauczanie. Ja tak zawsze mówię, to jest moje ostatnie nauczanie, mój ostatni taniec, mój ostatni dzień. Dlatego kocham jak szalony. A nie tam, mi się należy. Bo Bóg na krzyżu coś zrobi, więc mi się należy. I se chodzi, kurde, burak, jeden z drugim i buraczy. Nie buracz. Nic ci się nie należy. Wszystko było za darmo. Nic nam się nie należy, rozumiecie? Nic nam się w ogóle nie należało. Nic. Nic. Chrześcijanie nie są wdzięczni. Dlatego później trzeba na uwielbieniu ich motywować. No skaczcie! Kiedy ja mówię, żebyście skakali na uwielbieniu? Kiedy trzeba zmotywować, tak? A jak będziesz miał wewnętrzny motor, to mówisz mi... To nie znaczy, że zawsze mamy skakać, zrozumcie mnie dobrze. Ale jeżeli czujesz w sobie te blokady, to nie zastanawiaj się, gdzie cię diabeł atakuje, tylko pomyśl sobie, jak mnie Jezus kocha. Odwrotnie, weź w ogóle w drugą stronę, obróć to. I wtedy jak zrozumiesz, jak cię Bóg kocha, wow, od razu się zapala. Wiesz, o co chodzi? To jest tak, jak ty kochasz jakąś osobę bardzo mocno, ona to docenia, to od razu ta osoba kwitnie. To tak samo jak ty przyjmujesz Bożą miłość, od razu kwitniesz, rozumiesz? Dlatego wiele osób tutaj z was kwitnie, jak do nas przyszło. Były stare dziady, jakieś tu zapuszczone i kwitną. A w religii jest odwrotnie. Piękne kobiety, fajni mężczyźni przychodzą nagle wory pokutne, to wszystko burki jeszcze sobie załóżcie i zamknijcie się. Bo tylko duchowość, my nie jesteśmy cieleśni. Właśnie nie! Miłość prawdziwa wpływa na całokształt naszego pojmowania, naszej duszy, emocji i też tak jak się ubieramy, jak o siebie dbamy, że myjemy zęby częściej, tak? Że nie wiem, pranie suszymy inaczej, tak? Żeby nie śmierdziało. Różne rzeczy robimy, tak jak kiedyś. Wiszałem pranie na przykład na jeden ten. Nie, nosiłem takie szerokie dzwony, wieszałem pranie na jednym tym i później wiecie. Proszek dodałem, tu dodałem, wszystko niby dobrze, wszystko niby czyste, ale później mówię, coś mi nie gra, nie? No w domu cały czas nie wieje, no i później z stęchlizną ciuchy, nie? Później patrzę na szafę, wszystko szare, bure i granatowe. Mówię sobie, kurde, trzeba wszystko to pozmieniać. I to nikt mi nie powiedział, że mam to zrobić. To Duch Święty, kiedy ja analizowałem i kiedy ja przeżywałem Jego miłość, sam zacząłem zauważać, że po prostu robię różne rzeczy. I później zacząłem suszyć tak, zacząłem tak. Później Sandra się pojawiła, ona w ogóle to już zrobiła remament wszystkiego. Więc generalnie jestem tu, gdzie jestem teraz i cały czas się rozwijam. Ale to jest tak, że ta miłość emanuje na zewnątrz nas. A nie, że my gadamy o pięknym, cudownym, wszechmocnym Bogu, a sami jesteśmy w ciemnym dolinie, nie? A to się zaczyna od tego, że ty uspokoisz się na chwilę. I jeszcze raz sobie zrobisz playlistę Tomasza Dorożały, Boska Zamiana na krzyżu. I zobaczysz, co ten krzyż Jezusa dla ciebie zrobił. I sobie wejdziesz i powiesz, Boże, ja tego nie rozumiem. Weź mi to objaw tak jak Tomkowi. Żeby to było w moim sercu. Nie tylko w mojej głowie. I uwierz mi, szczera petycja do Boga, załatwiona sprawa. Na 100% ci to objawi. Będzie cię boleć. Jak mi zaczął Bóg objawiać krzyż, najpierw czułem cierpienie. Jak Jezus tam cierpiał. Jak On za mnie cierpiał. Że mnie ukochał. Wiecie, tego się nie da w głowie pojąć. To trzeba mieć objawione.
Ja z tym objawieniem do dzisiaj chodzę, dlatego jak ja widzę człowieka, to śmiem mu powiedzieć prawdę, kochając go, ale dalej rozumiejąc te cierpienie, które krzyż poniósł dla tego człowieka także. Ale dlatego nigdy nie wpadnę już w humanizm, bo jeżeli ja bym mu doradzał poza prawdami bożymi i go głaskał, że jest pięknie, to on się nigdy nie narodzi na nowo i pójdzie do piekła. Więc co ja robię? Więc muszę być prawdziwy. Chcę być prawdziwy. Chcę mówić prawdę, chociaż może go zaboleć. I może mnie znienawidzić przez tą prawdę. Rozumiecie, jak to działa? Właśnie ta prawdziwa Boża miłość w ogóle wycina humanizm. Ty nie chcesz ludzi głaskać. Ty chcesz ludzi, żeby oni się nowo narodzili, bo inaczej pójdą do utylizacji. A właśnie humanizm głaszcze tych ludzi i mówi, jak to są pięknie, jak Bóg ma na nich plan, jak to, o tak, tak, taka jestem cenna dla Boga. W ogóle bez Chrystusa nikt nie jest cenny dla Boga. Bóg w Chrystusie świat ze sobą pojednał. Tak Bóg umiłował świat, że dał Chrystusa, a nie, że masz być dobry i że masz robić sobie to, bo Bóg cię kocha. Nie, dał Chrystusa. Chrystus jest wszystkim. Poznaj więc Jego miłość do ciebie. Wróćmy do niej, ok? Chciałem dzisiaj zrobić takie, jak często mówimy, co my powinniśmy przez wiarę robić, to dzisiaj chcę, żebyście odwrócili to troszeczkę w swoich głowach, dla takiej równowagi. Chcę, żebyście pomyśleli, co Jezus dla was zrobił. Czas przeszły. Bo to cię napędzi do tego, by być prawdziwym. Powiesz sobie, zrób sobie takie ten, co Jezus dla mnie zrobił i co babcia dla mnie zrobiła. Zrób sobie to. Odpuścił mi grzechy. To, a babcia kupiła mi coś, coś tu dobre słowo dała. Okej, ale dała mi życie wieczne? Dała mi coś? No, w ogóle nie ten poziom. No to, babciu, coś ci powiem. Będę i tak robić swoje. Kocham cię, ale też coś ci powiem. Jego kocham bardziej. On żyje we mnie. To jest Jezus. Kosak. I ta miłość będzie cię przynaglać do tego, by mówić ludziom prawdę i kochać ich w sposób taki, jak ciebie Jezus ukochał. Nie w lukierkowy, przytulający, kochajmy się, nie o to w ogóle tutaj chodzi. I ta miłość będzie cię napędzać, że będziesz skakał jak szalony dla Pana. I ta miłość będzie cię napędzać do tego, byś dawał świadectwa w internet, jeśli poczujesz takie pragnienie w ogóle w sercu, by w tą stronę się rozwijać, to wtedy nawet krzywa szczęka cię nie zniechęci. Bo to jest mało ważne już. Ta miłość będzie powodować wściekłość na kompromis, w którym jeszcze siedzisz. Będziesz wściekły po prostu na to. I nie bój się tego. Tak na początku będzie. Później już pójdzie lekko. Ta miłość będzie powodować to, że ludzie będą non-stop ciebie jakby fałszywe świadectwa na twój temat składać, a ty i tak będziesz mógł im powiedzieć, no, pośmieć się z tego możesz, no. Żal mi cię trochę. Ta miłość będzie powodować to, że będziesz miał właśnie własne zdanie i nie będzie cię obchodzić opinia ludzi, a to jest bardzo głębokie. To jest bardzo głębokie. Uwierzcie mi, to się tak fajnie mówi, ale nawet dzisiaj jak z Wiktorią rozmawiałem, to dziś podświadomie człowiek, wiesz, nawet na zawody jeździ i chce wygrać, żeby trener się cieszył. To jest tak, wiesz, ja też to miałem, to jest tak wielkie tak naprawdę, nie? Idziemy do kościoła, bo chcemy, a prawda jest taka, że to babcia się ucieszy. Wiesz, to jest aż tak głębokie i to dopiero widzisz, kiedy zaczyna cię przynaglać Boża miłość i ty zaczynasz dostrzegać te rzeczy. Czemu ja robię to, co robię? Dlaczego się zachowuję, jak się zachowuję? I nagle się okazuje, bo mama, babcia, dziadek i ciotka, a nie ja. I moje ja. I nagle się okazuje, że jestem dyrygowany przez ludzi. Nigdy nie byłem sobą. A później w końcu Duch Święty daje mi to przez Jego miłość, daje mi to, że ja w końcu zaczynam być sobą. A to, że społeczeństwo tego nie akceptuje. Ale nie akceptuje, bo jest nas jeszcze mało. Bo tu tylko o to chodzi, nie? Jak było całe USA, nie wiem, czy wiecie, jak powstała ta historia USA, już trochę ją mówiłem, ale nie przy wszystkich, że oni przecież, ci ludzie byli z Europy. Wszyscy. Oni uciekli z Watykanu. Wszyscy się nie zgodzili z naukami watykańskimi, ale że nie mogli się tu ostać, bo w tamtym czasie palono ich na stosie, no to odkryli Amerykę, odkryli. Tak naprawdę przejęli Amerykę i tam ustanowili własne rządy i dlatego w Ameryce jest 70 czy 80% protestantów,
czy ludzi podobnych do nas, bo to też jest religia, ale generalnie jakby, wiecie, w Ameryce byśmy byli inaczej postrzegani niż w Polsce. Ale to nie dlatego, że my jesteśmy źli bądź dziwni, tylko dlatego, że nasza kultura jest po prostu taka i koniec. I co musimy zrobić? Po prostu im więcej nas będzie, tym ludzie się i oswoją z tym, albo no po prostu będzie coraz więcej, więc ta liczba będzie coraz większa, więc też się poniekąd jakby przyzwyczają. A to ci, nie? Wiesz co, nie? A to oni ewangelizują tam na tych ulicach, a dobra, to, a to ty odorożał, a to ci przebudzenie, a dobra. Rozumiesz, to tak, a katolik, a Jehowy, nie? To po prostu się przyzwyczają, nie? Na początku palili Jehowców na stosie, załóżmy, a teraz już, a Jehowy tam oni. To jest to samo z nami będzie, że nie będzie aż takiego oporu. Ale my jesteśmy na początku drogi teraz i jest opór. Ale to miłość Boża, to, że masz wiele przebaczone, niech ciebie przynagla do tego, by stać w prawdzie nawet do śmierci. Bo może przyjść taki dzień, tak jak, nie wiem, wojna przyszła, tak? Nie, jakby niespodziewanie, to tak samo może przyjść jakaś weryfikacja. Zmienią coś w rządzie, zmienią jakieś prawo. Nie będzie można na przykład, nie wiem, nawracać, ewangelizować. Różne rzeczy mogą pozmieniać. I co wtedy? I wtedy tacy płytcy chrześcijanie, religijni, którzy tylko się spotykali na czytaniu Biblii, to oni wszyscy, a, bo jest napisane w liście do Rzymian, bądźcie poddani władzy i sobie znajdą cytat. A my powiemy, nie. Dlaczego? Bo tak nas Bóg umiłował, że nie mogę się zgadzać z tym, co ty do mnie mówisz. To jest miłość. Ona stworzy w tobie te bohaterstwo, tą odwagę, tą moc. Sami widzicie po sobie, nie? Jak się przeciwstawiacie czasami rodzinie czy komuś, nie? Nie, że chcecie, tylko po prostu wymaga od was ta okoliczność. I co was do tego przynagliło? To, że wiecie, jak jesteście kochani przez Boga, prawda? To jest to. Amen. To jest prosta prawda i kochani, nigdy o tym nie zapominajcie, bo pamiętajcie, nie wiem, pamięta ktoś z was, gdzie był ten cytat? Że mam wiele wam ten, że fajnie, że robicie to, ale brakuje wam pierwszej miłości. To było w Księdze Objawienia, nie pamiętam. I na pewno w Księdze Objawienia. To było w Księdze Objawienia do jakiegoś kościoła. Nie wiem czasem, czy nie do Efezu. To było w Efezie, czy nie? Mówi ktoś? Chodzi o to, że oni wszystko wiedzieli, ten kościół. Oni wszystkie mieli prawa i mechanizmy Boże obcykane. A Bóg im powiedział tak. Mam wam jedno za złe. Macie wszystko. Alleluja. Brak wam pierwszej miłości. Brak wam tego skoncentrowania się, że na krzyżu. Oni chodzili, badali pisma. Wszystko mieli obcykane. Ale nie zabrakło im tego szaleństwa. Bądźcie szaleni dla Chrystusa, tak jak ja jestem szalony. Nie bójcie się tego. Wiecie, uwierzcie mi, ja jestem strategiem. Ja specjalnie wsadziłem ten filmik w internet, w którym mnie trzepie. Co wy myślicie, że ja bym nie mógł go wyciąć? Ja specjalnie chciałem zrobić zamieszanie. Bo ten filmik jest efektem Bożej miłości. Bo Bóg mi kiedyś powiedział w domu, nie bój się tego, bo cię kocham. I jest napisane, kiedy pragniesz ducha, ja ci nie dam kamienia. Tak? Tam jest napisane, że kiedy pragniesz tamtego, on ci nie da kamienia, on ci nie da węża. I tak udzieli ducha tym, którzy go proszą. I od wtedy ze mną różne rzeczy się takie dzieją, kiedy ja wchodzę na jeszcze głębszy poziom miłości z Bogiem. I wtedy to we mnie weszła nowa energia. I ja specjalnie ludziom takie rzeczy daję. Wiecie dlaczego? Bo to była moja intymna, przeżywalna więź z moim tatą, a nie religijna szopka. I niech się ludzie dowiedzą, że istnieje coś takiego jak miłość do Boga na zabój. Może masz jakieś szalone pomysły w głowie i mówisz, czy to z Boga. Nie wiem, czy chcesz wystawić komuś tyłek publicznie, nie wiem. Izajasz tak robił. Nie powiem, że to złe. Powiem, że ja jeszcze nie mam takiego objawienia. Ale wiem, że są takie przykłady w Biblii. Większe rzeczy. Ale to ma być przynaglenie miłości. Że tak kochasz Boga i tak jesteś szalony z miłości Bożej. Że chcesz ten świat pokazać im tego Chrystusa, bo poginą, jak go nie znajdą. I ty masz takim blaskiem świecić, że oni mają przyjść do tego blasku. I to jest to. A nie, że masz iść ewangelizować, masz iść głosić, masz dawać świadectwa, bo tak mówi Biblia w liście Efezjan 4:28. Nieważne, co mówi Biblia. Ważne, czy kochasz i czy jesteś kochany. Jak kochasz i jesteś kochany, to samo z ciebie to wypłynie, co mówi Biblia. Amen. Wiecie, ja wiem, że jest w Biblii napisane i byli tamci szlachetniejszego rodu, którzy badali pisma. No, jeden werset. Tyle było właśnie o badaniu pisma.
a reszta było o tej właśnie gorliwej miłości. Wiecie, że Szczepan, Filip, ci ewangeliści, co tam byli kamieniowani, tak? Tego przeniesiono, teleportowano. Wiecie, ile oni mieli lat? 14 lat. Jeden miał, drugi 16. Pieguski. To były młodziaki. To było wszystko dzieci. A dzisiaj mówimy dzieciom, które mają 8, 10, 15, 16 lat. Poczekaj, nie. Nie, miłość. 14-latek, zafascynowany Bogiem, wyszedł pełen Ducha Świętego i czynił cuda. Uzdrawiał chorych, wypędzał demony. Chciałabyś wypędzać demony tam z rodziny? Wpadasz w rodzinę jako 10 albo 8-latek, albo 16-latek. Wpadasz w rodzinę i mówisz, teraz ogień, teraz to jest chrześcijaństwo, a nie takie kurde siedzenie. I zbijanie bąków. Naprawdę. Nie musicie tego robić, ale jak ta miłość was przynagli, to uwierz mi... Babcia powie ci, kurde, kolano mnie boli, a ty tak, dawaj kolano, uzdrowienie teraz. Dlaczego? Bo cię Jezus tak kocha i ty wiesz, że on uzdrawia, że co innego masz do roboty. No powiedz mi, co innego masz do roboty. Tak masz już? Dziadka. Alleluja. To jest prawidłowy objaw. Słyszałem i widziałem jedno wideo 8-letniej dziewczynki, która normalnie stała i tam teraz, a ludzie uzdrowienia, cuda. 8-letnia dziewczyna. Tylko, że jej tata, wiesz, wiadomo, od małego ona była naśladowcą, nie? To jest przebudzenie. Ale przynagla nas miłość, nie... Karność jest w tym, ale to miłość jest podstawą. Amen? Ojcze, ja się modlę, by ludzie, którzy tego słuchają, im nasza wspólnota, by zawsze powracała do pierwszej miłości, tej pierwszej cząstki, tego, że wiele nam przebaczono. By ciągle, nieustannie było to odświeżane i świeże w nas. Przez całe życie, dopóki nie umrzemy fizycznie albo dopóki nie wrócisz. Amen? Amen. To musi być cały czas ogień. Ogień. Jestem 12 lat w Bogu. Pastor powiedział mi raz, ty tam za 2 lata ci się odechce. Ja powiedziałem mu, zobaczymy. Jestem już 12 rok, pastorze, jak to oglądasz. Ja dopiero wrzucam drugi bieg. I pociąga mnie za tym ta miłość, o której codziennie sobie rozmyślam. Ja rano wstaję, nie myślę o niczym więcej, jak tylko o tym, że jak mnie umiłowałeś. A jak o tym właśnie nie myślę, to później idę jak zbity pies. I zaraz za 5 minut znowu o tym już myślę, bo już nie umiem inaczej myśleć. Ja już tak jestem nastrojony tym mózgiem moim, że on tylko myśli o krzyżu. Chciałbym, żebyście to sobie wpoili do głowy. Dlatego zrobiłem to playlistę Boska Zamiana na Krzyżu, żebyście to mieli w 12 godzin, jak on wiele tych rzeczy zrobił i wtedy jest łatwiej to poukładać sobie i łatwiej jest wtedy przesiąkać tą miłością, że nie jest to takie ogólne. Oj, tak mnie kochasz. To nie o to chodzi, że tak cię Bóg kocha. Tylko co to znaczy? Dlatego jest ta Boska Zamiana na Krzyżu, ta playlista. Dlatego jak czujecie, że gdzieś jesteście wybici, wyzuci, to wracajcie do Boskiej Zamiany na Krzyżu. To jest głupota dla świata, ale dla was jest mocą. Tak powiedział Paweł, krzyż jest mocą. To jest moja ostoja. Dzieło krzyża.